Jeśli jesteś tak samo jak ja, totalnie zakręcony na punkcie motoryzacji, to powinieneś subskrybować ten kanał. A zabiorę Cię na niezwykłą motoryzacyjną przygodę. To tu zobaczysz niezliczoną ilość motoryzacyjnych projektów. To tu zobaczysz wszystko, co najnowsze w motoryzacji. W świecie motoryzacji są rzeczy, które są oczywiste. Tak jak to, jest to żółty Crown Victoria, najsłynniejsza amerykańska taksówka. To jest ta jedna z rzeczy tych nieoczywistych, ale jest jeszcze to, co jest rzeczą równie oczywistą, czyli Volkswagen w wydaniu Seata. I powiem Wam, że dawno nie jeździłem autem z marki Seat, bo dziś najczęściej faktycznie wszyscy testują, oglądają, patrzą na Cuprę i Seat gdzieś pozostał w takim trochę cieniu już tej Cupry, mimo tego, że przecież Cupra całkiem niedawno była wersją Seata, dziś jest samochodem, który jest bardziej, może trochę bardziej premium, może bardziej trochę sportowym, jest po prostu inną marką niż Seat. I powiem Wam, że wsiadłem do tego auta, nie spodziewając się, że będzie tutaj dużo wodotrysków, bo mamy pod maską 1.5, 150 koni, 250 Nm. I nie brakowało mi ciągle uśmiechu na twarzy. I to jest niesamowite. 170 koni, kompaktowy SUV, auto, którym jechałeś i cały czas mówiłeś, wow, ale on jest fajny. Jaki on jest w dobie dzisiejszej motoryzacji, która waży, która jest elektroniczna, która jest w dużej mierze wirtualna, w której wszyscy producenci prześcigają się z każdym kolejnym rozwiązaniem technologicznym powodującym odcięcie Cię od rzeczywistości. Wchodzisz do tej Ateki, która jest po prostu normalna, jest taka, jaka powinna być, służy do tego, do czego powinna służyć, jako rodzinny, kompaktowy SUV z dużą przestrzenią w środku, który prowadzi się w miarę fajnie, neutralnie, nawet z charakterem takim w miarę sportowym, bo dynamika tego motoru jest naprawdę spoko. Znaczy, jest taka, że zaskakuje, że spodziewasz się, że będzie on dużo wolniejszy. Tym bardziej, że dane techniczne nie pokazują, że jest to demon prędkości, bo to w granicach 9 sekund do 100 km na godzinę, ale wchodzisz do niego i jak zobaczysz te pierwsze kilometry i zobaczysz, jak on jest dynamiczny z tym silnikiem 250 N i 150 koni, to oczywiście legendarna jednostka Volkswagena 1.5 TSI, to nagle się okazuje, że spoko. Naprawdę nie trzeba jeździć dwulitrówką, żeby było również całkiem fajnie. No właśnie, dziś moi drodzy chcę Wam pokazać kawałek samochodu, który nie udaje, że jest samochodem. Jest po prostu samochodem stworzonym do tego, żeby jeździć i spełniać swoją podstawową funkcję, być użyteczny, by mało palić, być wielki w środku, a nie również dawać rozrywkę, odcinać od rzeczywistości, udawać Rolls-Royce'a z silnikiem od Ferrari i z ekologią, nazwijmy to, Tesli. Nie, po prostu Seat, który bazuje na technologii Volkswagena, tej najbardziej sprawdzonej, na płycie podłogowej MQB, która jest w tylu samochodach grupy Volkswagen, że nie sposób zliczyć. Oczywiście bliźniacza konstrukcja z poprzednim Tiguanem. I te wszystkie rzeczy powodują, że jest to kawał fajnego samochodu. Mało tego, wydaje mi się, że w nim jest znacznie więcej charakteru niż w dzisiejszych Volkswagenach. Seat stworzył coś, co szczerze powiedziawszy, ja strasznie im zazdroszczę tego. Bo zobaczcie, że wykorzystali jeden z najnudniejszych brandów europejskich, bardzo porządny, ale jeden z najnudniejszych, takich totalnie przewidywalnych, takich, że jak wchodzisz, to zawsze wiesz za każdym razem, jaki to jest samochód. I stworzyli swoją jednak własną linię. To, że Seaty potrafiły się podobać, to wiemy doskonale, bo dostawały nagrodę za projekty swoich karoserii nie raz, nie dwa, nie trzy, ale Seat stworzył samochód, który bazuje na fajnej technologii, ale cały czas jest ich własnym samochodem. W czasach, kiedy my produkowaliśmy Polonezy, Fiaty, Seat też produkował Fiaty na licencji, też się nazywały Seat, więc po prostu patrzę na ten samochód i sobie myślę, kurde, a mogło być to FSO. No dobra, przyznaję Wam, z tym FSO to trochę przesadziłem. FSO jest trochę... O!
Tak. Jak stary, porządny bar, który pewnie cały czas dają pysznie jeść, ale jakby jest już barem, który jest nie, troszkę nie dzisiejszy. Bo powiedziałem tak, bo trochę zazdroszczę, że wykorzystali tą szansę, szansę przemian. I tak samo zazdrościć będą wam wszyscy, jak skorzystacie, wiecie z czego, z linku, który znajduje się pod spodem, czyli z linku Mubi, bo dostaniecie stówkę zwrotu. Jeśli wykorzystacie ten link, skorzystacie z tego linku i zawrzecie umowę ubezpieczenia, bo tam będziecie mieli bardzo różne firmy ubezpieczeniowe i oferta przygotowana dla was, dostaniecie stówkę zwrotu i sami dostaniecie taki link i będziecie mieli po stówce za każdą polecajkę, z której ktoś skorzysta. Więc wtedy też wam będą zazdrościć. Ale wracając do Seata, zazdroszczę im tego, bo stworzyli samochód, który po prostu nie jest przekombinowany. Jest taki, do czego powinien być. Zobaczcie. Mamy kompaktowego SUV-a. To jest oczywiście wersja, która jest na maksymalnie prawie doposażona, więc jest elektryczna klapa i tak dalej, ale kawał potężnego bagażnika, ponad 500 litrów dla tego samochodu, to już robi robotę. Nawet mamy w wyposażeniach dodatkowych, zobaczcie, gniazdko 230, gniazdko 12. Oprócz tego oczywiście pełna funkcjonalność, bo jesteśmy w stanie złożyć tą kanapę z tyłu tak, żeby ta podłoga była płaska. Pod spodem dodatkowy subwoofer, który jest w wyposażeniu dodatkowym, dodatkowo płatnym, tego nieco bardziej rozbudowanego nagłośnienia. Z tyłu znajduje się też całkiem sporo miejsca. Fotel przedni ustawiony jest tak, żebym siedział naprawdę bardzo wygodnie i zobaczcie, że jest tu naprawdę sporo miejsca i jest tu bardzo wygodnie. Wysoko nad głową masz dach, do tego jeszcze masz panoramiczną szybę. I oczywiście jakby to nie jest skóra, która jest ze pastwisk południowych, tylko i wyłącznie lazurowego, francuskiego wybrzeża. Tylko jest to jakaś tam zwykła skajka, jak widzicie, i nie ma tutaj żadnej wielkiej poezji, ale on taki ma być. W końcu jest Seatem, ale taka funkcjonalność, dodatkowe nawiewy, dodatkowe dwa gniazda USB, jakby to wszystko robi robotę, że z tym samochodem chce się jechać i traktować go jako takie fajne narzędzie do pracy. Oczywiście możemy się doczepić, bo zobaczcie, to jest taki najprostszy, zwyczajny plastik. Z drugiej strony mamy samochód, który zaczyna się w wersji tej Experience od mniej więcej 150 tysięcy złotych, więc to nie jest mało, tym bardziej, że ten jest doposażony za 200 tysięcy złotych, co już nie stanowi okazji w tym samochodzie i to jest faktycznie taka rzecz, która się zastanawia, kurde, no za 200 już można byłoby coś poszukać innego, ale 150 zł bez tych dodatkowych audio, bez paru dodatkowych rzeczy, to już jakby jest coś, co jest bardziej pod zastanowienie, oczywiście ze skrzynią DSG. O! Słyszycie? Twardy plastik, który skrzypi, który trzeszczy. Niestety. Szkoda. Aczkolwiek zaletą bez wątpienia jest deska rozdzielcza. Wiecie dlaczego? Bo jest normalna. Patrzcie, oczywiście wchodzisz i sobie myślisz, kurde, może chyba trochę, może i faktycznie trąci mychą, bo przecież to jest Seat Leon, ale z drugiej strony, a dlaczego ma być inna? Zobaczcie, że tu wszystko jest takie, jak być powinno. Tu są fajne materiały, tu jest miękko, tu jest też sztywno, tu jest jakby wszystko dobrze w miarę dopasowane. To jest twarde, co prawda, no ale jakby to może być twarde. Można byłoby tutaj delikatnie lepiej spasować, ale nie ma co się doczepiać. Przejrzysta deska rozdzielcza, gdzie wszystko mamy pod ręką. Jak chcemy włączyć klimatyzację, to włączamy klimatyzację. Gdzie chcemy wyłączyć czujniki parkowania, to wyłączamy czujniki parkowania albo system start and stop. Z drugiej strony nie brakuje mu nowej technologii, bo również możemy Apple CarPlay, który jest również bezprzewodowy i ekran bardzo duży, przejrzysty. Tutaj mamy kolejny ekran, który oczywiście jest wyświetlaczem, czyli nie ma co się czepiać, że jest w 100% wyświetlane są wszystkie zegary,
super. I to zobaczcie, to naprawdę fajnie działa. Oprócz tego klasyczne pokrętło do włączania świateł i wszystko jest takie przewidywalne w tym wozie. I z jednej strony to jest coś, co mówi, o, jakby faktycznie może jest mało taki nowoczesny, bo tu powinny być panele, bo tu... Kurde, ale chyba mi się to podoba. Ja nie wiem, czy to jest oznaka starości, czy nie, ale taka oznaka funkcjonalności. To, do czego trochę przyzwyczaił nas Volkswagen i ten Volkswagen dzisiaj troszkę zagubił ten charakter, a wydaje mi się, że Seat wykorzystał to i cały czas pokazuje, że te samochody ponadczasowe można robić. Można robić i można też je wbrew pozorom czuć. Jedziemy nim? No to chodźcie. Pokażę Wam, co jest najfajniejsze w tym samochodzie. Coś, w czym ja się zakochałem i dawno nie miałem takiego poczucia i dlaczego mam taki uśmiech na twarzy. Patrzcie na to. On tak idzie za ręką, ten samochód. On tak skręca, on tak się trzyma drogi, że jedziesz i masz taką przyjemność tego, w jaki sposób on pokonuje każdy kolejny metr i każdy kolejny kilometr, że jestem, powiem Wam szczerze, absolutnie zachwycony. Od razu oczywiście zwalniam, bo to jest 50 km na godzinę, a nie tak jak ja pojechałem te 52 km na godzinę, więc zwalniam. Natomiast chciałbym Wam tylko powiedzieć, że już wiem, czego mi brakuje w tych wszystkich samochodach najnowszej generacji, które są przyrośnięte, nadmuchane. Brakuje mi lekkiej masy. Mamy ten samochód, który jest kompaktowym SUV-em i który waży nieco ponad 1300 kg. 1300 kg dla tego typu fury to jest naprawdę mega, mega mało. I wołujecie, jakby mnie nie interesuje, ile waży mój samochód, bo to nie ma znaczenia. Jasne, to nie ma znaczenia, ale ma znaczenie w momencie, kiedy sobie jedziemy i kiedy za każdym razem ruszamy tą kierownicą, kiedy za każdym razem naciskamy pedał hamulca, kiedy za każdym razem naciskamy pedał gazu. I okazuje się, że nie musimy mieć 300, 350, 400 koni mechanicznych, żeby ten samochód jakoś jechał. Tu wystarczy 150 koni, 250 niuta i on naprawdę jedziesz i nie masz poczucia... Szkoda, że nie jest mocniejszy. Oczywiście każdy samochód mógłby być mocniejszy, nawet jak będzie miał 500 koni, mógłby być mocniejszy. Ale jest absolutnie wystarczający taki, jaki powinien być. Jeżeli chcecie jechać na gdzieś po 200 km na godzinę, też dacie radę jechać nim 200 km na godzinę, bo zresztą gdzieś nieco ponad tej prędkości będzie miał prędkość maksymalną. Jeżeli będziecie chcieli jeździć nim normalnie z prędkością 140 na godzinę na autostradzie, on się dalej nie męczy na tej autostradzie i zachowuje w miarę sensowne i w miarę normalne spalanie. Normalny czterocylindrowy silnik, a nie żadne trzy cylindrówki 1.0 doładowane albo cokolwiek innego. Nie, powiem Wam, jestem naprawdę zaskoczony. Siedmiobiegowy DSG. To zestrojony jest tak, że mógłby być pewnie troszeczkę szybszy, ale nie o to chodzi w tym samochodzie. Nie wszystkim może się spodobać zawieszenie, które jest takim zawieszeniem Volkswagenowym sprzed lat. Ono jest w miarę sztywne, ale z drugiej strony, no właśnie ono jest też takie, że nadaje taką całkiem fajną pewność prowadzenia. I z tych wszystkich dziwacznych, różnych samochodów, które dzisiaj się prześcigają w tych każdych kolejnych technologiach, wsiadłem do tego Seata i powiem Wam szczerze, że naprawdę, tak jak powiedziałem Wam na początku, czuję radość z jazdy tym samochodem, bo jest po prostu samochodem. I on Cię nie odcina od rzeczywistości i nie traktuje Cię, jesteś teraz w grze komputerowej albo jesteś w wyjątkowym salonie u królowej brytyjskiej i wcale nie jesteś w okolicach Grójca i nie jedziesz miejscowymi dróżkami. Nie. Jedziesz tu, gdzie jedziesz i czerpiesz z tego przyjemność i czerpiesz z tego frajdę. Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że aż tak spodoba mi się Seat 1.5. Ale żeby nie było tak słodko, uważam, że za tak wyposażony egzemplarz jak ten 200 tysięcy złotych to dużo. Tym bardziej, że to jest technologia, która już jest. Jest na rynku mnóstwo lat. Fajnie, że jest. Fajnie, że jest sprawdzona. Ale ona nie powinna też już kosztować w tym wydaniu około 200 tysięcy złotych, bo zaraz się okaże, że w ten sposób
rozjadą nas Chińczycy ze swoimi samochodami, które mniej więcej za połowę tej wartości są również w pełni wyposażone. Więc takimi samochodami powinniśmy walczyć o nasz europejski rynek, ale spróbować zweryfikować ich cenę tak, żeby były konkurencyjne do tych, które przyjeżdżają z Azji. Wtedy tamto by nie miało szans.